Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Witam. Moim waszym gościem jest dzisiaj i z czego się bardzo cieszę. Robert Kowalczyk, seksuolog, psycholog, ale przede wszystkim praktyk, bo wiem, Robert, że też masz czas na to, żeby w tych swoich wszystkich obowiązkach przyjmować jeszcze pacjentów. Potrzeby chyba są duże. Online. Rzeczywiście tak jest. Teraz jest taki specyficzny czas, który spowodował, że coraz więcej ludzi zaczyna poszukiwać usług psychoterapeutycznych, mhm. szuka rozwiązania swoich problemów czy szuka wsparcia. I, I teraz rzeczywiście, ja zauważyłem w pandemii, że coraz więcej osób poszukuje kontaktu terapeutycznego i też chce uporządkować sobie coś, co się dzieje w ich życiu. Jesteś rozpoznawalny jako osoba, która dość swobodnie, bo chyba tego potrzeba, mówi o pewnych wyzwaniach, z którymi myślę, że wiele osób żyje. W ogóle będziemy rozmawiać o seksie. To też jest problem taki językowy. to obserwujesz, że... Bo wiem, że też bywałeś na różnych stażach za granicą. Polacy mają problem z językiem, z mówieniem o seksie? Znaczy, ja zauważyłem, że jest taki język, który jest albo mocno zmedykalizowany, albo wulgarny. Jest problem z mówieniem neutralnym o seksie. O seksie jako potrzebie, jako czymś naturalnym. To albo jest, jak ja słyszę w gabinecie, też jak, jak formują problem, to nie, nie znają określonych pojęć, nawet na poziomie bazy często zdawia, zdarzają się braki, a bardzo trudno się do tego przyznać, no, wszyscy o seksie wszystko wiedzą, a z drugiej strony, jeżeli zaczynają coś mówić, to, to bardzo często wychodzi język wulgarny, bo na przykład nie znają innego określenia. Nie chciałbym powiedzieć oczywiście generalnie, czy, czy, czy wszyscy mają problem z mówieniem o seksie, ale jeżeli popatrzymy na badania, to albo jest medyczny, albo jest, albo właśnie taki prosty język, o, o, jakby mówiący o seksualności, i często nacechowany bardzo dużymi, negatywnymi też, nie wiem, emocjami. Myślę, że na co dzień spotykamy się w gronie naszym, naszych rówieśników, kolegów, koleżanek z osobami, które są amatorami Tindera. Ty mm -hmm. o Tinderze dużo mówisz, pokazujesz pewne jego strony pozytywne, ale też i negatywne. I punktem wyjścia dla naszej rozmowy może nie będzie to, o czym rozmawiałem ostatnio z, z moimi znajomymi, że tam jest taka sytuacja, w której dochodzi do bardzo szybkiego skrócenia dystansu. W zasadzie jest krótka wymiana zdań i ludzie się umawiają często też na seks. I jest takie pytanie, czy to rzeczywiście realnie mamy z jakimś zjawiskiem. Które odciśnie swoje piętro, piętno, bo Ty jesteś chyba autorem e, takiego powiedzenia tin, o tinderyzacji tak? mhm. e, tych relacji, e, co kryje się pod tym pojęciem. Nie chcę pytać o zagrożenia, bo to jest po prostu fakt, nie? ale czy Ty, mając jakieś takie szersze spektrum, jako osoba, e, która z jednej strony zajmuje się tym naukowo, a z drugiej strony myślę, że trafiają do Ciebie ludzie, którzy są uwikłani w różne takie relacje. E, też internetowe. Jakie, co, co ty możesz o tym powiedzieć po prostu? Ty, co to zmieniło, bo na pewno zmieniło? To jest przeciekawy problem. To Tinder to też nie można powiedzieć że istnieje od zawsze. Mamy Tinder na rynku 10 lat mhm. e, i pojawia się też całe mnóstwo opracowań, które pokazują, jak. E, Tinder oczywiście Tinder jako pewien symbol bo tych aplikacji do randek jest y, dziesiątki one są profilowane w zależności do bardzo wielu różnych grup. No Tinder jako takie trochę słowo klucz, słowo hasło, e, rzeczywiście pojawiał się w nauce pojęcie tinderyzacja randek, tinderyzacja relacji, ale chodzi o pewien rodzaj przyspieszenia i wpływu. E, bo w różnych krajach też różnie ten Tinder jest postrzegany, ale coś co zauważono, to taki element y, wpływu Tinder'a poprzez na przykład to, że bardzo łatwo poznawać kogoś. No kiedyś trzeba było, nie wiem, iść do lokalu, trzeba było, nie wiem, usiąść, zamówić na przykład dziewczynie czy chłopakowi drinka i jakoś nawiązać relacje. Teraz no pokazać się, tak, przedstawić. Tak, tak, dokładnie. Teraz mhm. trzeba odpalić aplikację i tyle. Mhm. Załączam zdjęcia, oczywiście wybrane, wyselekcjonowane, buduję jakiś opis, który też mnie jakoś profiluje, no i teraz czekam. Mhm. Jeżeli, prawda, jestem zmaczowany, czyli Paruje się z drugą osobą na poziomie tej aplikacji oznacza to, że jesteśmy dla siebie wzajemnie atrakcyjni. I o co chodzi o tą Tinderyzację relacji czy randek? Na początku randek. To znaczy tworzy się pewna lista. Lista to w zależności od tego, czy mam, no, nie wiem, profil jak najbardziej wyśrubowany, jak najbardziej też e, odpowiadający kryterium. Co też jest coraz więcej badań, które pokazują, jak ma się wyglądać, żeby dostawać najwięcej polubień. E, ale i, i mam ten profil, on funkcjonuje prawda, w cyberprzestrzeni, i jestem co, co, co jakiś czas dodawany przez kolejne osoby do tego profilu. I co się zaczyna dziać? Załóżmy, że jest taka lista, nie wiem, 10, 10 osób, które, e, które są w zanadrzu. I odhaczam, prawda? Pierwsza osoba z tej listy, idę na pierwszą randkę. No, Okej, okay, prawda? Czyli tworzę sobie wewnątrz jakieś kryteria i sprawdzam, na ile ta osoba spełnia te kryteria. E, ale mogę mieć takie przekonania, i co jest dość częste przekonanie, że. Czy takie wręcz można powiedzieć kulturowe przekonanie, że po pierwsze należy mi się, żeby mieć coś najlepszego, co, mam, co jest na rynku, to znaczy najbardziej adekwatną osobę, a druga rzecz, że jakby jak szukam drugiej osoby, to idealnego partnera czy idealnej partnerki. Co, o co chodzi z tym idealnym partnerem, idealną partnerką? Czyli znowu wyobrażam sobie jakieś kryteria, i nagle się okazuje, że spośród załóżmy 10 tych kryteriów ta osoba spełnia 8. No, i na przykład spotykam się, pierwsza, druga, trzecia randka, no osiem, no ale przecież tam dalej osoby czekają, a może któraś z tych osób będzie 10 na 10. Tu coś nie wyszło, bo na przykład pierwszy kryzys, pierwszy zgrzyt, zaczyna się coś typowego dziać w relacji, czyli tak naprawdę odsłoniamy tak, tą, tą, tą rzeczywistą osobę, prawda? Poznajemy rzeczywistą osobę, iluzje, wszystkie projekcje ulegają jakiego, jakiemuś już rozproszeniu. I nagle się okazuje, że, to jest, że, że, że no nie, no nie, no, jeżeli, no tu mi nie pasuje, może źle siada, może nie wiem, źle, no ale, ale wiesz, uśmiechnąłeś się, ale naprawdę przypominam sobie niejednego pacjenta, który mówił, no nie, ale ona jakoś tak dziwnie chodziła, Aha. tak, albo na przykład no, te, te włosy nie miała takie, jak sobie życzył mhm. i popatrz, tworzy się przekonanie, no jeżeli tego kwiatu jest pół światu, czeka na tym Tinderze kolejne osoby, no to może po co ja będę w tą, w tą relację inwestował? I kolejna relacja, i to samo, i kolejna relacja, i to samo. Mhm. Czyli bardzo szybko kogoś poznaję, ale nie mam tendencji do utrzymania tej osoby. Mhm. Czyli taka tinderyzacja randek, czyli szybkie randki. Mhm. Druga rzecz, która się dzieje, już ta, ta relacja się w jakiś sposób zaczyna budować, to znowu, jednak mam większą chęć, mam jednak większą świadomość, i nakłada się na to coś, co się typowego dzieje w relacjach, to znaczy właśnie pierwsze, pierwsze konflikty, pierwsze zgrzyty, pierwsze kryzysy. No i nagle się okazuje, że mija rok, mijałem dwa lata, wyparowuje trochę ten bonus od natury, który polega na tym zauroczeniu. Partnerem czy partnerką to podlane hormonami, nagle rzecz, jestem z rzeczywistą osobą, e, gdzie rzeczywiste kryzysy się pojawiają, po co ja mam to rozwiązywać? Jak mogę sobie znowu odpalić Tindra i będzie za chwilę następna osoba? Ja myślę, że mówisz o czymś, o czym opowiadała mi ostatnio jedna z koleżanek opowiadała y, mi o takiej sytuacji, że tam w zasadzie bardzo często ludzie po prostu umawiają się na, na seks, na jakąś relację intymną. Mhm. To odpowiada też takiej, takiej mody, nie wiem czy modzie, ale mamy taką tendencję do szukania takiej samowystarczalności. Ja porozmawiam mm -hmm. z Tobą jeszcze na temat mm -hmm. zachowań autoretycznych, bo mm -hmm. Ty mm -hmm. też to badałeś i też dużo o tym mówisz, e, ale myślisz, y, że. Mm, takie relacje związane z taką konsumpcją chyba trochę, prawda? Mm -hmm. Mogą jakoś później kaleczyć, czy to widzisz to w gabinecie? Czy myślisz, że to jest dorosła decyzja dwóch, no, dojrzałych jednak osób mm -hmm. i tak sobie po prostu można żyć? No bo mamy modę na singlów, na ludzi, którzy sami się ogarniają jakoś w rzeczywistości, mm -hmm. nie chcą po prostu sobie brać na głowę kłótni i, mm -hmm. i, i, i że tak powiem, no realizują po prostu pewną swoją potrzebę. Mm -hmm. To rzeczywiście coś ro robi później z nimi, czy. czy czy tak można? No pytam się, bo wiem, że bardzo dużo osób w ten sposób funkcjonuje. Tak, no jest stąd instytucja, jakby Friends with Benefits. Prawda? I to jest też tak. Popatrzmy na to z tej perspektywy. Z taki, tak jak powiedziałeś, właśnie to ujęcie samowystarczalności. teraz trzeba no, spełnić sobie wszystkie swoje oczekiwania w zakresie e, e, za, jakby zapewnienia sobie przyjemności. Prawda? Czyli tenis, siłownia, dobre kino, dobra książka i wszystko. I nagle mamy dzień, który już trzeszczy, prawda? bo tego trzeba wszystkie, to wszystko trzeba robić, żeby być, żeby być postrzeganym jako osoba e, na zewnątrz i, i dla siebie atrakcyjnym. I seks też ma być, Popatrz, jakiś seks jest też miarą sukcesu. Czyli bycie w, bycie w relacji seksualnej, ale niekoniecznie w relacji. Czyli seks, jako miara, też no, u facetów, bardzo silnie budującym tożsamość. E, seksu, tożsamość tożsamość, e, tożsamość e, mówi o męskości. Tak. Seks trzeba mieć, trzeba, e, trzeba mówić o tym seksie, e, trzeba doświadczać tego seksu, a relacja przyjdzie na to pora. I teraz, sobie wyobraźmy, na jakim etapie jest ta osoba. Bo Wyobrażam sobie, że to jest bardziej typowe na poziomie e, e, młodych dorosłych, prawda? kiedy jeszcze jakoś się testują, jakoś się sprawdzają, chociaż też to bardzo uległo zmianie, bo e, wydłużony został teraz, czy skró przepraszam, skrócony został okres narzeczeństwa, teraz czegoś takiego nie ma, teraz się wchodzi w relacje, ale, no, ale, ale, ale... Z marszu. Z marszu, trochę z marszu, tak, jak ktoś spełnia kryteria, to się zaczyna próbować, e, jak to wychodzi, to, to mówiliśmy na początku, e, ale mm, chodzi mi o to, że te potrzeby mają być spełnione, i też trochę tego partnera, czy tą partnerkę, traktuje się na zasadzie osoba, która dostarcza i zaspokaja mi potrzeb w obszarze, na przykład, seksualności. Trochę wycinając, że ta seksualność też. Jest czynnikiem więziotwórczym. I często taka, taka, takie z głowy, można powiedzieć, postanowienie, nie, nie zaangażuję się, szczególnie właśnie przy takich stałych relacjach seksualnych, ze stałych, mówię z jedną osobą, że to, się, że to się będzie dało wyłączyć, ten element relacyjności. Dla wielu osób jest to trudne, bo nagle się okazuje, że jedna osoba zaczyna coś czuć więcej poza tym pożądaniem prawda które pchało ich do, do samego pojawia do seksu. się też zazdrość tak sobie Na przykład, myślę tak, prawda tak. no bo jeżeli ktoś się spotyka tutaj ze mną jest nam dobrze mm -hmm. w tej sferze intymnej, mm -hmm. seksualnej, to w pewnym momencie, jak się umawia z nią kolejny raz, bo wiem, że, że tak to się mm -hmm. dzieje, to może się pojawiać, a może ona w międzyczasie się z kimś innym już... Ale wiesz, ona zazwyczaj często ukryta, wiesz, jak jest ukrywana, na przykład mm -hmm. poprzez, e, poprzez parametry zdrowotne. E, słuchaj, bo to jest też tak, tak, jak słyszę, jak sobie te pary to tłumaczyły, e, jak, jak, jak o tym powiadamy w gabinecie, że... Właśnie co to nie jest powiedziane, bo zazdrość pokazuje, że nad czymś tracę kontrolę. Ale lepiej powiedzieć, że ja się obawiam, przecież szanujemy się w zakresie na przykład zdrowia seksualnego, ale też zdrowia, na przykład wynikającego, nie wiem, z braku infekcji przenoszonych drogą płciową. Czyli jak ustalimy sobie taki układ na wyłączność, to jak możemy się bezpiecznie czuć w obszarze zdrowia. Bo popatrz, przyznanie się do zazdrości może być czynnikiem, który pokaże Tak, ta, bo to, to jakieś emocje się pojawiają, a tutaj popatrz do takiego takiego się reguły gry. Po, tak, tak, to zmieniasz. A, a zdrowie, to. Wszyscy się martwią o zdrowie, prawda? Bo teraz tych chorób jest tyle, prawda, i tam sobie opowiadają A, różne rzeczy. Takie szukanie wytrychu jednak. Tak, żeby, takiego. żeby się zachować to, to, to że, że jednak to jest dalej czyste i tylko oparte na, na, na działaniu. Ale mówiłeś o tych parametrach i bardzo mnie to zainteresowało w ogóle związanych z tą taką męskością, bo yy, coraz widzę w mediach, yy, przy okazji też yy, różnych transmisji sportowych, mm, których mm. dość dużo, myślę, że w nadmiarze oglądam. Pojawiają się reklamy związane właśnie z tą męskością, to znaczy y, no jest zbudowany taki obraz mężczyzny i to jeszcze w takim społeczeństwie wychowanym w takim drylu z jednej strony z naleciolełościami komunizmu i, i, i no wiary katolickiej, mm -hmm. która powiedzmy sobie szczerze, y, o seksie nie potrafi rozmawiać, potrafi tylko y, zabraniać i w to wchodzą reklamy. Myślę, że jesteśmy takim wdzięcznym społeczeństwem właśnie przez tą podbudowę. Żeby osiągały tu sukces i budowany jest taki model mężczyzny, no macho, tak, nie czarujmy się po prostu. Mhm. I ten mężczyzna jest przekonany, że no, muszę dwa albo nawet trzy razy najlepiej generalnie... Y... Znaczy przede wszystkim muszę. Muszę, muszę, tak, tak. muszę mieć stosunek. Znaczy, tak, to... mhm. Mój y... penis ma być wiecznie gotowy i przygotowany. On musi mhm. mieć odpowiedni wymiar, bo wiem, że już są reklamy związane z, 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 no, z wydłużaniem nie tylko czasu tak, erekcji, tak, tak, ale oczywiście. również penisów. Polacy są autorami zdaje się jakiejś w ogóle aplikacji internetowej, rozmawialiśmy o tym, która kontroluje w ogóle, poczynając od erekcji, po zakończeniu stosunku i gdzieś tam rejestruje mm -hmm. ten stosunek i to jak, jakieś endomondo można sobie gdzieś tam mm -hmm. po prostu oglądać. A ja sobie stawiam takie pytanie, bo oczywiście ulegamy temu, bo te reklamy mm -hmm. mają przemożny wpływ na nas, czy po pierwsze my tego potrzebujemy jako mężczyźni, i czy te kobiety oczekują w nas, że będziemy jakimiś w łóżku spidermanami? No to jest ciekawe pytanie, bo e, zaczęliśmy od tego, co konstruuje męskość i jest takie dość duże badanie, które... To jest duży bo, temat w ogóle, tak, prawda? Tak, znaczy, w ogóle męskość jest moim zdaniem teraz takim leitmotivem do tego stopnia, że to Kimmel jest autorem studiów z męskości, w, w Nowym Jorku można e, studiować męskość jako, jako kierunek studiów, ale, ale ta męskość konstruowana i to jest taka pierwsza odpowiedź, która się pojawia, szczególnie u mężczyzn, bo badane były zarówno kobiety, jak i mężczyźni, pojawiało się takie pytanie, co sprawia, że mężczyźni czują się bardziej męscy? E, jedynka, seks. Dwójka, sprawność fizyczna. U kobiet jest to, jedynką jest kwestia związana z wyglądem i Dwójką jest macierzyństwo. U facetów jest jednak sprawność seksualna. I teraz a to jest ciekawe, że też jak się zapytano kobiet, to dla nich ta sprawność nie była aż tak wysoko, ale wiedziały, że dla facetów to jest niezwykle istotna kategoria. Mhm. Czyli sprawność seksualna. I popatrz, jeżeli popatrzymy na to z perspektywy reklam, to one odpowiadają właśnie na ten lęk i na to oczekiwanie. Bo jeżeli pojawi się jakiś problem w seksie, no spada samoocena. No bo jeżeli męskość, jeżeli w seksie ta sprawność seksualna jest tak wysoko, więc każde zachwianie się wokół tego jest uderzeniem no, w fundament, jakim jest samoocena. I pojawia się też oczywiście wstyd. Też wstyd może jakby budować obawę, co by się stało, gdyby. Bo i stąd też taka tendencja, też się obserwuje, że coraz więcej zdrowych osób, które nie mają żadnych na przykład problemów z, z nie, nie można u nich zdiagnozować na przykład zaburzeń erekcji, do, kupują sobie z różnego typu preparaty, które mają wzmocnić. Aha, Bo, na wszelki wypadek. No, jako... Tak, trochę na wszelki wypadek, rzeczywiście mhm. tak jest. I przyjmują te preparaty, właśnie trochę tak, jak mówisz, na wszelki wypadek. Akurat takim preparatem, który zrobił gigantyczną karierę, to jest Sildenafil. Ja mówię oczywiście o nazwie. nazwie Substancji. To jest, no, wi Wiadomo, o czym mówimy. I do tego stopnia, że no, ten lek w ogóle spowodował, że ten koncern stał się jednym z najbogatszych koncernów na świecie. To znaczy, jak trafił jak trafił jednak preparatem w gigantyczne oczekiwanie, które jest na rynku. Do tego stopnia, że, no, właśnie, że to jest wręcz symbolem stał się ten preparat. Jak wiele osób zaczęło używać tak ten preparat, i oczywiście pomagało to w zaburzeniach erekcji, ale też jak wiele osób zaczęło używać go jako element wspomagania. Bo znowu, dla mnie, ja to bardzo lubię takie, to jak użyłeś tych analogii sportowych, to ja też jej powiem, że dalej, wyżej, głębiej. No właśnie, to jest, taka to jest kategoria sportowa. No bardzo, prawda? Sport stał się dyscypliną dla mnie teraz sportową, prawda? Jeżeli popatrzę na to, jak, jak pacjenci opowiadają o tym seksie w gabinecie. On mhm. ma być, prawda? Każda gazeta mówi, nie wiem, 10 orgazmów w 10 minut. Ale chciałbym prawda? się spytać, jak to, jak to wygląda mhm. o oczach kobiet, bo ja rozumiem, że u mężczyzn może być zbudowane takie mhm. przeświadczenie. Sam jemu pewnie ulegam. to mhm. Myślę, że każdy mężczyzna mhm. jemu ulega, nie jest trudno. A czy ty masz obserwacje, bo, bo wiem, że pracujesz też z kobietami. Mm. Jak one to widzą, to rzeczywiście tak jest po prostu. Znaczy nie, ma takiej, nie ma takiego dużego fetyszu, wielkości penisa, jak sprawności seksualnej. To są Aha. zupełnie jednak trochę inne kategorie. Czyli jednak to jest ważne, ta sprawność seksualna? Tak, tak, jest ważna, ale ona nie jest, nie jest utożsamiana jakby sensu stricto z jakością erekcji. O. Ale też się zastanawiam, na ile tutaj nie trzeba rozróżnić po prostu, mm. no bo jeżeli dla niektórych to jest już kategoria sportowa, i rzeczywiście. Dorośli ludzie, do czego mają prawo, mhm. umawiają się na Tinderze y, mhm. na seks, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że tak po prostu właśnie jest, że ten mężczyzna ma być po prostu sprawny dla tej kobiety, no bo ona oczekuje dobrego seksu. Mhm. Ale y, też myślę sobie, że w takich relacjach to może tak niesamowicie ranić i mężczyzn, i kobiety, bo to wyobrażenie jest tak naprawdę trochę zakłamane, jeżeli towarzyszy mhm. temu to relacja, mówię odrywam to od tego mhm. sportu. Jak najbardziej, od, od samego poziomu też akceptacji Wokół Ciała. Mhm. Zauważam, że, że są takie osoby, które no, mają coraz więcej wstydu Wokół Ciała. Kiedyś głównie to były kobiety, a teraz pojawiają się też faceci z, tym, z tą kategorią. Mhm. Że no, wstydzę się na przykład wielkości Penisa, wstydzę się swojego wyglądu, odrzu będę odrzucony wokół tego wyglądu. Nie zawsze tak jest, a gdzieś na tym budują, jakby. Kluczowe, kluczowe przekonania, że na przykład, nie wiem, zostanę odrzucony z powodu wielkości swojego penisa. Czyli zewnętrzność, tak. Na przykład, taka. ale mhm. dlaczego powiem o tej wielkości penisa? Teraz przygotowałem do takiej książki Seks piękno, piękno i seks, taki rozdział dotyczący właśnie tam, my rozmawiamy z perspektywy różnych specjalistów z zakresu seksuologii, medycyny, psychologii, socjologii, o różnych aspektach związanych z wyglądem i, i tym, co, do, co dostarcza jakby no, oczywiście kultura jako podpowiedź, ale też no, jakby medycyna jako jako, jako, jako coś co, co jest odpowiedzią na te, na, te, na te oczekiwania, i właśnie między innymi na te zabiegi związane z wielkością Penisa. I co się okazuje jakby w tym kontekście, że ta wielkość penisa jest w oczekiwaniach, i to ciekawe, akurat Polacy też zapunktowali, bo między oczekiwaniem, a realnością, bo jest ta realność wynikająca, nie wiem, z tablic, z typowości, jest największa. To znaczy, jak zrobiono badania w Europie i Stanach Zjednoczonych, ta rozbieżność pomiędzy oczekiwaniem, a rzeczywistością była największa w Polsce. Znaczy, nierealne oczekiwanie. No, oczywiście, możemy się dyskutować, skąd się to wzięło, czy to wzięło się z pornografii, z jakiejś opowieści, no z czego. To jest, to jest jedna sprawa. No, ale znowu to, to poczucie, że, że nie jestem w pełni wartościowy. Bo na przykład nie mam odpowiedniego od rozmiaru i co się okazuje, jak już tutaj powołałem się na, na zabiegi, że większość osób, które korzysta z tego, tego, tego typu zabiegów, to osoby, które są w normie. Aha. Ale w swoim poczuciu nie są w normie. Choć takim ekwiwalentem będzie wielkość penisa, jak wielkość piersi u kobiet. Rozumiem. Czyli też taki element, który, który buduje tożsamość wręcz. To jest I... też takie ciekawe, że często. Ale ja chciałem yy... wrócić do badania. No. Mówiłam o kobietach. Mhm. E, I zrobiono badania na kobietach w kontekście mhm. oczekiwanej wielkości penisa. I nie zrobiono na zasadzie podaj, podaj e, jaka to jest ta wielkość w centymetrach, tylko e, badanie polegało na tym, że. E, wybrano grupę kobiet dostały zestaw e, e, różnego typu e, no, jakby wielkości i dilda, mm -hmm. które były wie, różne, różne typy wielkości e, i które najwięcej nadają im satysfakcji, i które są dla nich najbardziej odpowiednie. I w, w tym badaniu wyszło, że no, prawie wszystkie kobiety wybrały normę. Standard bo Stan taki klasyczny standard. Wcale nie poszukiwały i tak samo, jak jeżeli chodzi o, o wielkość, jaki, jaki, jaki obwód, znaczy długość, jaki obwód tego penisa. standard w ogóle nie miał oczekiwania jakichś wielkich. Aha, jest... Tym bardziej, że jeszcze, jeszcze to ciekawostka zbyt duże penisy. Są, mogą być równym bólu dla kobiet. No właśnie. Tak, i to jest, to jest jedna rzecz. A jedyna, jedynie wielkość jest w tym momencie użyteczna dla, dla mężczyzny, w momencie kiedy, czy bardziej obwód, jak kupuje prezerwatywę, bo w innym przypadku po prostu nie ma znaczenia. Mhm. Ale do czego, do, dlaczego o ja tym mówię? Bo tytuł rozdziału był właśnie e, jakby męskość zredukowana, że ta męskość mhm. utożsamiana na przykład jest z wielkością. I, my, I myślenie w kategoriach, jeżeli to będzie ta odpowiednia wielkość, no nie wiem, ta kobieta, nie wiem, zemdleje z wrażenia, że to jest jakby ma świadczyć o umiejętnościach seksualnych, a to w ogóle nie świadczy o umiejętnościach Ale seksualnych. Tak sobie pomyślałam, że może takim kluczem jest to, co chyba jest wielkim problemem par i myślę, że jako seksuolog masz takie doświadczenia, że przychodzą do ciebie ludzie. Którzy się okazują, że nie mają narzędzi, mhm. doświadczenia i są kompletnymi analfabetami, jeśli chodzi o rozmowę o seksie. To znaczy, mhm. żyją swoimi wizjami w tych mhm. związkach, po prostu, tych rekordów, o których mówisz, mhm. bo wiem, że wiele osób operuje sobie piersi właśnie często nie dla siebie, ale też w takim wyobrażeniu, że będę bardziej atrakcyjna dla swojego tak. mężczyzny. No, jak jest z tym językiem, powiedz mi. Czy, czy rzeczywiście mhm. da się rozwiązać właśnie to, właśnie taką prostą rozmową? Znaczy przede wszystkim to są braki, które wynikają. Jakby systemowe z braku edukacji seksualnej, generalnie. No i naszego doświadczenia, oczywiście. Też, też, ale chodzi o to po prostu, brak i skąd pytanie wiedza? No, rówieśnicy. Filmy pornograficzne i co to zostanie podpatrzone czy wyczytane. To nie jest e, zwykły język, to, nie jest, to jest jednak bardzo określone konwencje, które, mo, które można spotkać. Rzadko kto świadomie poszukuje dobrej wiedzy seksuologicznej, prawda? Bo to też, to też jest pewnego rodzaju. I tak szkoda trochę czasu, i mhm. jak najszybciej trzeba po prostu o tym pogadać, taka jest prawda. Trochę tak. A wiesz, to jest dla trudniejszym pytanie, bo nawet nie pytanie o to, nie wiem, o nazwanie pewnych rzeczy, ale pytania, które się nie pojawiają, a są kluczowe w kontekście seksualności, pytanie o przyjemność seksualną. Ale wiesz, to mhm. też jest wielki temat wstydu, rozmawiałem o tym ostatnio mhm. z panią profesor Wojdyło i myślę, mhm. że tutaj duże zasługi są w cudzysłowie. Oczywiście zasługi właśnie jednak mhm. komunizmu i tego zblatowania z tą taką porytańską, katolicką mhm. nauką społeczną, jeśli chodzi o seksualność, że ten wstyd mhm. dużo złego nam jednak zrobił na przestrzeni wieku. To już jest takie trochę, no może nie DNA narodu, bo to mhm. jest pytanie, czy, 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 czy to jest przenoszone, ale to nas bardzo po prostu blokuje. To znaczy, znaczy... takie trochę głude znaczy... Alena w jednym mhm. z filmów, że mamy dużo pytań, o które bardzo byśmy e, chcieli sobie postawić, ale po prostu wstydzimy się. To prawda. No, no, znaczy, nie bez przyczyny większość systemów e, jakby naznacza seks i wbudowuje poczucie winy wokół seksu, bo wtedy łatwiej osobami po prostu kierować. Mhm. Więc czym mniej jesteśmy wolni w tym obszarze, e, tym po prostu jesteśmy, no, łatwiej nas zniewolić. No, no to, tak. jest, to jest banał. To, 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 wszystkie religie e, jakby mają, tego świadomość, wszystkie systemy mają wokół tego też świadomość, że, że konstruowanie się wokół tego. No, no Foucault o tym doskonale no pisał. Tak. Jak, jakie to jest narzędzie władzy, kontrola nad seksem. Ale to, ja, mówisz o tym narzędziu, bo nawet jeżeli, jak słyszę pary w gabinecie, jeżeli pojawiają się dyskusje, wiesz, czy to jest lepszy, czy to jest gorszy język, to jest pytanie, na ile ten język funkcjonuje w parze i jest językiem. Czy nawet to będzie język symboli, ale on będzie. Mhm. Ale coś, co jest ciekawe, ja, ja zauważyłem, że dla wielu par takim czynnikiem, który dla nich jest najbardziej trudny i dotyka najgłębiej, to są pytania dotyczące satysfakcji seksualnej. Aha. Czyli nawet są podpowiedzi kulturowe, na jest kultura macho, co ten facet ma robić w tym łóżku, jak się ta dziewczyna ma zachowywać w tym łóżku, tylko głębiej jest pytanie, czy sprawia mi to satysfakcję. Mhm. I czasem się zdarza, czy najczęściej się zdarza, że nie jest tak, że tej rozmowy nie ma. Ona jest, tylko że ona jest w określonych momentach, nawet na początku relacji. Kiedy osoby się poznają, w jakiś sposób gdzieś te pytania się pojawiają. Gdy mhm. pojawia się kłopot, to też to pytanie się pojawia często. Jak one sobie z tym poradzą też z tym kłopotem? Tak, tak. tak sobie pomyślałem, mhm. bo no, taka odpowiedź, że no, nie mam tej satysfakcji, ale ona mogłaby być, mogłaby tego partnera zranić. O, to to jest właśnie. To może... też jest chyba duży temat. Ale no, też rozpoznanie z ciała, co mi sprawia przyjemność. Mhm. I to jest też trudne bo jest dużo podpowiedzi kulturowych, że to ma sprawiać przyjemność, prawda? stąd te wszystkie szkoły, gdzie tam pokazują, że tu się naciśnie albo tu prawda, weź, połechta i, 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 i koniec. Prawda? No, no, to oczywiście... jest takie atrakcyjne, szukanie takiego przepisu jak na zupę na udany seks, tak, a tak, przecież tak. zapominamy o tym, że biorą w tym udział y, dwie osoby. ale też jesteś autorem wielu komentarzy dotyczących badań o zachowaniach Polaków mhm. też e, autoseksualnych, tak? Mhm. E, o, o takim samosprawieniu sobie przyjemności. Chciałbym z tym o tym trochę pogadać, porozmawiać. Mhm. E, powiedz mi, e, czy ta ilość rośnie? Czy to jest wejście w to, o czym mówiliśmy na początku trochę naszej rozmowy, tego, że singiel jest trendy, że sam się ogarniam, mm -hmm. sam sobie wszystko załatwiam i w którym kierunku to pójdzie, chciałem Ciebie spytać, mm -hmm. bo wiem, że e, masz jakieś takie doświadczenia japońskie, też, te, też jest to jednak chyba jakiś... Wyznaczy. Ja nie wiem, czy nasza kultura w ogóle tą, tą ścieżką mm. podąży. Co się tutaj z tym dzieje? Znaczy, to jest to, ta seksualna samowystarczalność, prawda? To jest, tak. to, to jest to, co się pojawia. Sam I też, się ogarniam, nie? Tak. I to jest też tak. Na ile jestem sprawny w tym ogarnianiu? No właśnie. I to jest też tak, że są osoby, które mniej są sprawne albo podejmują z różnych powodów taką decyzję, to wiadomo, że tutaj zachowania autorytyczne będą częstsze. No bo mm. ja patrzę też na masturbację jako pewien sposób regulacji popędu. No tak. I teraz tak. Załóżmy, że ktoś ma popęd, prawda? Znaczy każdy, znaczy no nie każdy, no, jest popęd, prawda? I teraz jeżeli ktoś ma nie wiem, stałego partnera, stałą partnerkę, to jest, to jest dogadane, gdzieś ten popęd jest realizowany, na przykład w relacji intymnej i gdzieś wyrównywany, bo nigdy tak nie jest, że jest idealnie symetrycznie poprzez masturbację. Ale wyobraźmy sobie, że właśnie pojawiają się jakieś schody, jakieś trudności, na przykład ktoś nie potrafi nawiązać relacji, w związku z tym ta, ta masturbacja będzie czymś, jakimś wyborem oczywistym. Żeby załatwić swoją potrzebę. Tak, żeby zrealizować potrzeby. Nie ranić się też. Dokładnie, w ale też skonfrontować się z czymś. Tutaj akurat przypominam, mina mi się taka książka, książka dysk wielka dyskusja po tej książce się pojawia Filipa Zimbardo, gdzie ci mężczyźni. No tak. On stwierdził, że coś, co w przyszłości będzie w jakiś sposób dewaluować męskość czy podważać męskość, to, będzie, to będą gry komputerowe, bo tam będą faceci załatwiać moc i władzę i, i, wypie i właśnie gdzieś ten kawałek będzie tam załatwiany i pornografia i zachowania autoerotyczne, ale on tam stawia taką hipotezę, że to jest związane z nieporadnością facetów w radzeniu sobie z, pa z poznawaniem partnerek. Że to, że to jest na tyle będzie deprecjonujące, na tyle trudne, że łatwiej będzie wejść w zachowania autoretyczne i korzystanie sporno, niż nawiązanie relacji. Ponieważ w tym nawiązaniu tej relacji skonfrontują się z tyloma rzeczami, które będzie na tyle trudne, że no właśnie, że będą to wybierać jako kategorię. Mhm. E, powołam się na badania profesora Izdebskiego, on tam twierdzi, że rzeczywiście e, zauważył, zauważył trend. No to są badania, które prowadzone są już od e, dobrych, kilkunastu, od nie, nie, kilkudziesięciu lat, ja mówię o tych pod, pod opieką profesora, że jest wzrost zachowań autoretycznych. I znowu pytanie, czy jest wzrost, czy jest przyznawanie się, bo to też jest ciekawe w badaniach w ogóle o seksualności, bo. Y teraz o wiele, wiele więcej osób się przyznaje do pewnych praktyk seksualnych. To jest bardziej naturalne chyba. Tak. I to jest też yy, coś, na co musimy zawsze brać pod uwagę, bo nie zawsze to się polega na tym, że coś się zmienia, tylko że się emancypuje. Znaczy, chodzi Ci o pewien błąd, który twi w badaniach związanych na naszą otwartość tak. po prostu, tak. że w tej błąd, chwili tak. możemy bardziej otwartym językiem wśród znajomych, już też na potrzeby jakichś tak. badań mówić, szczerze odpowiadać. Ale powiedz mi, co się dzieje w Japonii? Bo rozmawiałem trochę z, mm, z Tobą, jak mm. sobie yy, przygotowałem się do tego rozmowy, to to szalenie ciekawe rzeczy po prostu, mm. bo e, ta Japonia to takie antypody, my jej nie znamy, ale mm. tam się dzieją bardzo e, ciekawe rzeczy. Już nie mówię o tych lalkach, grak muterowych, mm. bo to jest wszystko zdigitalizowane, staje mm. się, możesz powiedzieć, w jakim, jaki tam model się rodzi, jeśli znaczy, chodzi oczywiście o Oczywiście tutaj zachowania. musimy brać pod uwagę duże różnice kulturowe, no, ale z drugiej strony Japonia czy Korea jest pokazywane jako taka forpoczta no, przyszłości. No tak. Że rzeczywiście coś, co się tam pojawia, za jakiś czas pojawia się na rynku ogólnym, no bo tak to wygląda w praktyce. I na nawet przy tych całych różnicach kulturowych. No korporacje to jest dobry przykład. No, nie, nie, nie bez przyczyny to się jest tam tworzone. I pytanie mhm. na ile wytworzymy sobie protezy do seksu. E, no jakkolwiek weźmiemy je. Pomówiłeś o lalkach, prawda? Ale też wirtualnej rzeczywistości. Jeżeli mówimy o pornografii, no jest pornografia 2D, prawda? An, wręcz analogowa, jeżeli popatrzymy tak. do tego, co się zaczyna dziać teraz. Jak już teraz pojawia się pornografia 3D, o, co ciekawe, wyczytałem kiedyś takie spostrzeżenie, że prawdopodobnie to, co popchnęło największą sprzedaż magnetowidów i przyjęcie się systemu VHS, to właśnie upowszechnienie tego formatu wśród. amatorów, właśnie tego filmu. Amatorów porno, porno, po prostu. Że wyparł, mhm. dlatego, bo najwięcej filmów w porno było na VHS-ie. I teraz pytanie, jeżeli pojawią się, bo już są okulary do 3D, no, no oczywiste. Jakieś bodźcowanie też, nie? Ale bo... powiedz, mamy tak, że już nie, nie ogląda się porno, tylko jest się w porno. Jest się uczestnikiem tak, tego. Do tego dołączą. Się takie y, tego typu kostiumy czy, 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 czy kombinezony, które imitują dotyk. No i pytanie, po co, jeżeli mm. ja. I będę na tyle stracić się oszukać czy wystymulować, że będę w najbardziej doskonałym bodźcu, y, jaki mogę sobie wyobrazić. To znaczy, prosto. ktoś się stworzy pewne menu, po prostu swojego partnera, y, pewnego dotyku, który sprawia mu frajdę, tak. swojej aktywności mhm. y, i może sobie takie, y, grać taki program. No tak krótko mówiąc, bo mhm. rozumiem, że do tego to zmierza. No i wtedy. Co? Będziemy mieli do czynienia, że, że z, taki, z, z takim społeczeństwem myślisz, y, które będzie szło w kierunku tej E, samowystarczalności. I Matrix trochę, nie? Że będzie no właśnie. Żąda, że... No z tym się to kojarzy, właśnie. Jasne. No, no jest dyskusja wokół tego, bo pytanie: seks wirtualny, seks realny. Mhm. I nagle się okazuje, że jak się zrobi e, te elementy, które przeważają, no to dla wielu osób seks wirtualny jest po prostu atrakcyjniejszy z tysiąca powodów. Dlatego, że jest łatwy, że jest dostępny, e, nie ma tam odmowy, e, że, że nie ma ryzyka na przykład infekcji przenoszonych drogą płciową, czy ciąży, seks mhm. bez zobowiązań. Dla wielu mhm. osób może to być po prostu Wybór. Znaczy, myślę sobie, że ty to potwierdzisz, bo ja mam takie wrażenie, mhm. że to są zjawiska bardzo dynamiczne. To znaczy, w tym sensie, że. Mhm. Y My jesteśmy przyzwyczajeni do, znaczy może nie do porytanizmu, bo, bo jednak to się tam mhm. troszeczkę zmienia, ale tu się dużo dzieje, tu są coraz większe pieniądze, e, jeśli chodzi o reklamę, mhm. prawda, e, coraz większe nakłady finansowe, no, w zasadzie mhm. firmy, które zajmują się e, stymulowaniem e, erekcji, mhm. tak? przedłużaniem stosunku mhm. e, i tak dalej, nie wiem na ile to jest możliwe tak naprawdę, a na ile to jest pewien po prostu mit, one są e, coraz bardziej dynamiczne. Myślisz, że... To będzie miało wpływ na takie nasze relacje, no bo myślę, że, że tak jak... No Podstawą według Masloa, no są oczywiście te potrzeby seksualne, to jednak ta potrzeba relacji nigdy w nas nie, 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 nie zniknie. Nie wygaśni, no. Czy dojdzie rozszczepienia tego po prostu, no bo jesteśmy przyzwyczajeni póki co jeszcze do takiego modelu, że mhm. jesteś dla mnie na wyłączność, robimy pewne rzeczy, jesteśmy w pewnej takiej relacji, mhm. którą mamy tylko dla siebie po prostu. Mhm. Czy myślisz, że to może się. Oczywiście rozszczepić? To jest pytanie o funkcję seksu, bo oczywiście mhm. jest, jest często wymieniana jako pierwsza no, funkcja na jasne. No to jasne. Ale Wychodzą takie funkcje jak relacyjna, potwierdzenie własnej atrakcyjności. No i pytanie, czy maszyna potwierdzi moją atrakcyjność, prawda? Moje poczucie kobiecości czy męskości, moje poczucie sprawczości. No bo z, m z jednej strony coś udoskonalamy, prawda? Mm -hmm. Pod nasze potrzeby, nie chcemy być ranieni, konfrontowani po prostu mm -hmm. no, może z kimś innym, kto niekoniecznie myśli tak samo jak my, chociaż mentalnie nam mm -hmm. bardzo odpowiada. Ale z drugiej strony może się okazać, że robimy sobie wielką krzywdę. Znaczy dla mnie krzywdą jest to, że tworzy się pewien nierealny obraz, i to jest. O wiele trudniej wtedy zejść do tej realności, która jest o wiele bardziej zniuansowana, e, mm. i e, jeżeli ja sobie wytworzę idealny obraz, e, też seksu, e, i będę starał się go zrealizować, ale na zasadzie użycia drugiej osoby do tego seksu, no to tu się pojawi problem. Bo, dlaczego o tym mówię? E, jest wielka dyskusja wokół pornografii. No, z jednej strony ja mam też takie poczucie, e, teraz chodzi taka ciekawa książka Roberta Ziembińskiego pod tytułem Porno, gdzie są rozmowy z osobami z branży porno, e, i tam pokazywane jest w kontekście. Że porno trochę jest takim chłopcem do bicia, że wszystkiemu winne jest porno i tak dalej, i tak dalej. Ostrożnie z tym, mhm. ale patrzę na, trochę nas z innej strony. Jeż, tworzą się pewne nawyki. Chodzi mhm. o to, że jeżeli ktoś jest, uczy się na pornografii, a uczy się seksu z pornografii, trochę bez bez refleksji, że jest to bajka, jest to no wyobrażenie, jest to fantazja o seksie, a nie seks. No tam, że tam jest wiele pracy wykonanej, żeby ta jedna sekwencja została pokazana właśnie na przykład przez... No tak, ale wiesz, czas. ale ktoś ogląda, nie wiem... Yy filmy, nie wiem, jakiekolwiek w telewizji, to masz świadomość, że to, jest że to jest film. Nie wiem, jakoś tak podskórnie masz poczucie, że są mm. aktorzy wybrani, że to, jest, że to jest film. A w porno wiele osób ma takie przekonanie, że to jest taki trochę skrypt do seksu. A jakoś, że to jest jednak fantazja o seksie. Na, jak to wygląda ta fantazja o seksie? Na przykład to, że są tam mężczyźni zawsze mają erekcję, kobiety zawsze są gotowe. Tam są osoby wybrane po warunkach, czyli mówiliśmy mhm. o tej wielkości członka. Też są aktorzy tak, wybierani, tak. żeby spełniali określone kryteria. Też są określone sceny, które, no właśnie, jeżeli. Są się, montowane się, czasami godzinami. One są, one są w ogóle kilka dni nagrywane i to jest montowane na przykład w, w, jeden, w jeden film. I Odegranie tego no, jest dla wielu osób no, nierealne po prostu. A gdzieś ktoś ma wyobrazić że tak wygląda, to znaczy, że nie wiem, że wchodzi chłopak do pokoju, e, dziewczynie spadają majtki z hukiem i 45 minut penetracji. No bo tak to wygląda. Czyli znowu taka kategoria sportu po prostu Ta, takiego. idealnie mhm. I oczywiście kończy się e, finał filmu, szczególnie tych mainstreamowych, to jest finał u mężczyzny. Mhm. Kobieta ma krzyczeć podczas orgazmu, przecież to jest oczywiste, i tworzą się pewne kalki, mhm. i jest cała dyskusja, bo jeżeli mamy osobę dorosłą, która ma jakąś świadomość tego, ma doświadczenia, to jest o wiele bardziej krytyczna. Ale jeżeli popatrzymy na osoby młode i pytanie, na ile są krytyczne wobec tego, kiedy nie ma żadnej osoby dorosłej, która z nimi porozmawia. Bo ja nie chcę kategoryzować, czy porno jest dobre, czy to jest złe. Tu nie jest ta ocena. Porno to jest hmm. zabawka dla ludzi dorosłych, tylko wymaga też edukacji. Jak hmm. wszystko. No nie wiem, dziecku tłumaczymy, że jak na filmie, nie wiem, wybiega ktoś z karabinem i kogoś zabija to to jest film. Mhm. I uczymy to dziecko, że to strzelanina nie doprowadza do rzeczywistej śmierci, bo dziecko zaczyna tak reagować, prawda? Tak. jak widzi pierwszy raz. A, a porno nikt tak nie rozmawia, nie no, to jest bajka. Który mhm. z rodziców siądzie no i mówi, słuchaj, wiesz co, oglądaj sobie, tylko pamiętaj, że to jest bajka. Dziewczyny mhm. tak nie wyglądają, faceci się tak nie do końca zachowują, bo to są aktorzy i tak dalej, i tak dalej. Takich rozmów nie ma. Dlatego to jest atrakcyjne pewnie, bo jest zmontowane, właśnie wszystko jest wymuskane. Pogody, no. Mhm. No, jest. A chciałem z tym też porozmawiać, bo y, jesteśmy przyzwyczajeni do takiego modelu. Ja się dość mocno tym zajmowałem, jeśli chodzi o nadużycia seksualne, jeśli chodzi o pedofilię, mm -hmm. jeśli chodzi o wykorzystanie stosunku zależności, że tym predatorem, tym e, złym bohaterem jest zazwyczaj mężczyzna. Mm -hmm. I chciałem się Cię spytać, czy to się zmieniło, czy Ty obserwujesz mm -hmm. e, generalnie tutaj zmianę, no bo spotkałem się takim e, poglądem, że e, no, kobiety no, w różnych społeczeństwach w tym momencie mm. jednak się wyemancypowały mm -hmm. tak, seksualnie mm -hmm. i że to się trochę zmienia, że pojawia się model właśnie y, predatora, kobiety, która, mm. która dopuszcza się nadużyć, wykorzystuje stosunku zależności. To jest dla nas zjawisko dość nowe tutaj w Polsce. Mhm. To jest ciekawe, znaczy bo, bo to nie można powiedzieć, że to jest coś nowego, to, że kobieta jest agresorem seksualnym. Zawsze były kobiety agresorami seksualnymi, tylko w świadomości, jak to, jak to wygląda. Ja prowadząc zajęcia często zadaję pytanie, na przykład o kto jest często ofiarą, kto jest sprawcą. Znaczy, kto jest, jaka płeć ma ofiara, i jaką płeć ma sprawca. Jeżeli prześledzimy w ogóle przestępstwa seksualne, to najczęściej sprawcą jest mężczyzna, najczęściej ofiarą jest kobieta, dziewczynka. To jest standard, niezależnie od typu tego przestępstwa. Natomiast, jeżeli... W pedofilii to jest chyba 80% tego modelu nawet, tak mi się tak, wydaje. Tak, 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 80-90% to zależy od, 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 to, od tego, jakie przyjmiemy kryteria i dlaczego też tak jest. No Ta I w jakiej przestrzeni, bo jest to, tak. no, w kościele ale... jest trochę odwrotnie są pro, proporcje... Od... Tak, ale to też kwestia przebijania się, no i tak. dlatego to jest, no, są fakty medialne, prawda? Tak, tak. A i, i dla, dla wielu ludzi no, poprzez te fakty buduje też e, o, obraz rzeczywistości, a to nie mm. jest tak do końca. No ale wracając do, te, do tych spraw, czy, sprawczyń kobiet, mhm. e, to jest bardzo ciekawy wątek. Jeżeli prześledzimy to z perspektywy Perspektywy historycznej. Weźmy sobie na, na tapet, rzućmy ostatnie 100 lat. Początek XX wieku kobiety się emancypują w wymiarze podmiotowości. prawda? prawa na przykład. Wyborcza. Wy, 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 prawa wyborcze, prawda? No Szwajcaria, jedna z ostatnich. No, najpierw na czynne, Europy. później bierne, tak, czy ale uzyskują, star, prawda? Tak, Czyli tak. stają się osobowością w sensie prawnym, prawda? W hmm. tym wymiarze. Popatrzymy do połowy, w połowie lat 50. pojawia się skuteczna antykoncepcja hormonalna. Pojawia się oddzielenie seksu od prokreacji, szczególnie u kobiet. To było tak mocno złączone, ale też w takim wymiarze że też no, jakby świadomości społecznej można było dbać o, przy, jak po, prześledzimy publikacje seksuologiczne, bo też seksuologia to też nie jest nauka, która jest od tysiącleci uprawiana. Nie? Jako tak. nauka to jednak mamy to ostatnie, e, ostatnie 100 lat. E, to głównie badano e, męską seksualność, bo to ona była najkrytyczna, najważniejsza w ujęciu e, zjawiska, a kobieca występowała przy okazji. Jakby była nieważna trochę. Znaczy była przy okazji, znaczy była no tak, ważna, tak, tak. Bo był, ale, ale, ale gdzieś tam to było poprzez mężczyznę. E, mhm. Ona była e, dyskutowana. Nagle staje się, dlatego mówię o tym przełomie lat 50., Autonomiczna, czyli oddzielenie tego lęku przed, przed ciążą i właśnie budowanie przyjemności seksualnej. Między innymi to oczywiście nie jest jedyny. Kontrolowanie jedyny. tego po prostu. Dokładnie. Tak. I nagle się okazuje, że przyjemność seksualna to jest kolejny etap, jakby w takiej budowania świadomości, że przyjemność u kobiet jest autonomiczna i jest niezależna. A jak weźmiemy pod uwagę samą przyjemność, no to też w tej przyjemności pojawiają się wątki, które byśmy określili mianem agresywnych, mhm. czy przekraczających coś. No, i wtedy zaczyna się w świadomości budowanie obrazu, że kobieta również może być agresorem i może być sprawcą zgwałcenia, świadcą użycia, molestowania. Jakby wszystkiego tego, co kiedyś typowe było dla, dla właśnie mężczyzn. Ale to też wynikało też z modeli męskości i kobiecości. Nie wiem, czy wiesz, ale w Wielkiej Brytanii na przykład Relacje jednopłciowe oceniane były męskie, bo jeżeli by występował pomiędzy kobietami, to by były nieważne, bo były nieistotne w kontekście prawa w ogóle. kto musiał być. Że to znowu mężczyzna jest seksualny. No dość prawda? długo było penalizowane do tak, lat 60. -tych tak, chyba w tyle Chodzi co o co to, pamiętam. że popatrz, że to główna znowu główna mężczyzna. Znaczy, chcesz powiedzieć, rozumiem przez to, że, że ta narracja w ogóle spojrzenia na seksualność przez dłuższy czas była pokazywana przez to ujęcie męskie po prostu. No tak, no męskość hegemoniczna, prawda. To jest. To jest jest tak, że to do no, nadaje. Mężczyzna jest aktywny w seksie, mm -hmm. czyli z głównym. A, a, a co penetruje w sensie kulturowym, no, to jest wtórne i to jest, jakby ustawia to rolę. Mm -hmm. Czyli nie może występować e, o, jakby ta pasywna seksualność, prawda, ta penetrowana jako autonomiczna. Po no, mm -hmm. co? Myślę, że to ta, też ta... jest duży, duży temat, jeśli chodzi o tą emancypację kobiet, że, 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 że w końcu mężczyźni. Musieli się takiego otrząsnąć z takiego m, poczucia, że, że tylko ich, ich przyjemności mają być realizowane. No wiesz, że... jaki, a wiesz, jaki to jaki niepokój to wprowadziło? Powiesz, tak. bo, bo jeszcze popatrz, jeżeli popatrzymy na to z perspektywy z perspektywy oczywiście prawnej, no mamy też 50 lata, jest perspektywa ekonomiczna, prawda, która jest, która jest też była niezwykle istotna, bo można być wolnym, ale, ale jak się jest zależnym ekonomicznie od partnera, no to, to niewiele można sobie z tej wolności zrobić. Ale po, popatrzmy na to z tej perspektywy też, tak jak mm. mówisz, seksuologicznej. Powiedzenie, że ja czegoś oczekuję w seksie, nagle jest dla wielu osób zakłopotaniem, bo nie tylko mam dbać o swoją przyjemność, ale też na przykład o przyjemność partnerki. Właśnie. I tu jest problem, bo nagle się okazuje, że jestem weryfikowany na tym rynku matrymonialnym też, jeżeli chodzi o własną sprawność, bo wcześniej wystarczyło mi być, mhm. prawda? i to już znaczyło, że nikt się nie sprzeciwia. Mhm. Dziękuję bardzo Robert za to, że przyszedłeś. Zawsze proszę naszych gości o to, żeby pokazali co czytają, co słuchają. Może powiedz o jakiejś, najpierw o muzykę cię jakąś spytam. Co tam ostatnio zdarza ci się słuchać? Wiesz co, akurat co ostatnio słuchałem, czekaj, bo muszę sobie to wziąć z pamięci, bo ja teraz tyle rzeczy słucham. Mhm. Bo, bo teraz jakby w pandemii to wszystko coś mi leci w tle, ale wiesz co, nadrabiam trochę, bo z reguły korzystam że ze tych streamingów, które Teatr wielki Opera Narodowa daje o. i to jest taka możliwość, ja dość często korzystam z takiego perwersyjnego odbioru muzyki, jakim jest opera. Wiesz, tam, tam, tam są głównie gwałty, i morderstwa i jak I się prześledzi w... na przykład Ryszarda Straussa, to w każdej operze ktoś musi umrzeć, no. ktoś zabity być, tam kazirodztwo jest na porządku dziennym, gwałty, wszystko, no. prawda. A jaką książkę przyniosłeś? E, tak, a, a, a wiesz, a propos, a propos muzyki i, 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 i wokalizacji orgazmu, to nie bez przyczyny Aria Królowej Nocy. To jest często pokazywane w wielu reklamach, jako, jako właśnie to, co orgaz ma odgrywać. Znaczy, to jest e... ciekawe, co mówiłeś w ogóle o grach, o tej modzie na gry, że, że to też jest jakieś kompensowanie sobie po prostu tej mm -hmm. męskości, prawda? To zabijanie, to mm, ta popularność gier internetowych. No, ta, no Tam mogę sobie wytworzyć świat idealny, gdzie jestem bohaterem. Skontrolować go. Jestem, tak, gdzie jestem bohaterem z kontrolę. Bardzo ciekawa książka. Tu jest jeden z trzech tomów historii męskości. Akurat przyniosłem pierwszy, czyli od starożytności do oświecenia, o ile dobrze pamiętam. Słowo obraz terytoria to wydało. Moim zdaniem przeciekawa rzecz: no bo pierwszy, pierwszy tom. Jak konstruowana w ogóle była męskość? jaka ona teraz jest niekwestionowana. My wiemy, jaka jest męskość. Często w tych takich pomysłach e, e, odwołujących się, szczególnie tych nurtów konserwatywnych, powrót do korzeni. To tak jak się okazuje, że korzenie, to się okazuje, że to, że to takie naprawdę są dość płytkie te korzenie i okazuje się, że każda epoka konstruowała męskość na, na, jakby w, na swoich zasadach. Prawda? Nie bez przyczyny. Ja, nie wiem, pewnie widziałeś ten film Niebezpieczne związki. Tak e, hrabia Walmont jest w pierwszej scenie malowany Peruka jest nakładana, a przecież to jest, to jest męskość, prawda? W naj, naj, najczystszym postaci tam pokazana. Ale, ale wracając do tej książki, ona śledzi, jak dokładnie, jak w każdej epoce to było konstruowane i dlaczego było konstruowane i jaką miał funkcję. Jak powiedziałem, jeden z Pierwszy z trzech, trzech tomów, e, no, ogromne wrażenie na ta książka. Znaczy, ten, ten z mhm. pietyzmem, to, to wręcz taką na, na aptekarską, e, aptekarską dokładnością wyzbierane fakty z całego też e, świata w kontekście budowania męskości jako, jako pewnego konstruktu ale, i pomysłu. Ale rozumiem, że to nie tylko dla koneserów, ale coś dla siebie też można znaleźć. Nie, to, to. Znaczy, e, dla mnie jak najbardziej oczywiście interesuje się tematem, ale e, rzeczywiście tak, e, jakby to zupełnie zmiera narrację, jeżeli chodzi o i podejście, mhm. i pokazanie pokazuje skąd i dlaczego. Ja bardzo Wam wszystkim dziękuję. Śledźcie to, co pisze Robert, to, co mówi Robert. Można go znaleźć w internecie. To są przeciekawe y, spostrzeżenia, bardzo nowoczesny, fajny taki język, dostosowany y, do naszych potrzeb. Też czasami możemy się tego języka nauczyć. A poza tym zachęcam Was wszystkich do subskrybowania y, kanału Sekielski Brothers, y, udostępniania, lajkowania. Dokumentowania też, jeżeli macie uwagi krytyczne. Staramy się je czytać, staramy się wyciągać z tego wnioski. Piszcie, jako chcecie tutaj widzieć. W miarę możliwości będziemy spełniać te wasze zachcianki. Bardzo dziękuję Wam za uwagę dziękuję Ci, Robert. Ja również dziękuję za uwagę i też zachęcam tutaj do, do słuchania audycji, której jestem współautorem Seks Audycja w Tok FM, gdzie właśnie można do nas zadzwonić, rozmawiamy o seksie i trochę właśnie tak jak mówisz, staramy się ten kawałek edukacyjny wypełniać. Bardzo dobrze. Dzięki bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.